kochani, witam was bardzo serdecznie w tym filmiku, gdzie zapraszam was na filmik. Co dostałam na święta? Wiem, przychodzę troszkę lekko spóźniona z takim filmem. Pewnie musiał być on nagrany kilka tygodni temu. Zdaję sobie dobrze z tego sprawę, ale no, ostatni prezent dostałam 3 dni temu, więc teraz jak już skompletowałam wszystkie prezenty świąteczne, to mogę teraz dopiero właśnie nagrać ten filmik i myślę, że takie filmiki są fajne do oglądania za każdym razem. Wiem, że już takie filmy są coraz rzadziej nagrywane, ale nie wiem, ja kocham takie filmy, zawsze kochałam oglądać takie filmy i też sprawia mi przyjemność nagrywanie takich filmików. Kojarzy mi się to troszkę tak ze starym YouTube'em, kiedy wszyscy nagrywali takie filmy. Prezenty, które można sprezentować na przeróżne inne okazje, więc może to być też super inspiracja. No po prostu ja lubię oglądać takie filmy, bardzo mnie to relaksuje i mam nadzieję, że wy też takie lubicie. Więc zapraszam do oglądania. Jeśli ktoś będzie teraz mi pisał w komentarzach, że Boże, to jest tylko chwalenie się, nikogo to nie obchodzi, to proszę wyjść z filmu, to po prostu nie będą się tworzyć jakieś nieprzyjemne sytuacje i wszyscy będziemy szczęśliwi. Więc tak, po tym krótkim intro zaczynamy. Zapraszam was do oglądania. Jak dobrze wiecie, byłam w Polsce i ja bym zaczęła właśnie od prezentów, które dostałam od Angeliki i od Luki. Jaką pierwszą rzecz wam pokażę? Oczywiście świece. Świece, które dostałam od Angeliki. I to są świece z firmy Twinkle Candle, a mianowicie, pewnie jak już dobrze wiecie, z firmy Angeliki. Angelika wypuściła swoją markę świec i ja mam przyjemność testować 2 zapachy, tak naprawdę 3, bo moja mama też dostała 1 zapach, ale skupmy się na moich prezentach. I tutaj mamy mój ulubiony, a mianowicie Morning Cappuccino. Słuchajcie, ja jeszcze tej świecy nie rozpalałam. Czemu? Postawiłam ją na toaletce i chciałam od razu ją zapalić, ale jak ja ją postawiłam, to cały pokój od razu pachniał kawą, więc i za każdym razem jak ktoś wchodzi do pokoju, mówi mi: o Boże, co tak kawą pięknie pachnie. A ta świeca jeszcze nigdy nie została zapalona, więc no na pewno ją zapalę, bo żeby robić taką fajną atmosferę i na pewno będę ją palić i to bardzo często, ale no ja jestem w szoku, że tak przepięknie pachnie, mimo tego, że jeszcze nigdy nie została zapalona. I to jest właśnie moje ulubione, jak ktoś jest takim kawoszem jak ja, to na pewno polubi. A tutaj mam drugą, a mianowicie Lemon Cola i to jest taki ciekawy bardzo zapach. Jeszcze nigdy podobnej świecy nie wąkałam, nie widziałam jeszcze żadnej firmy, która by miała taki, taki sam zapach. Bo to słuchajcie, jest Coca-Cola z cytryną i uwierzcie mi, że to pachnie tak jak Coca-Cola właśnie z cytrynką, Lemon Cola i wow, są cudowne te świeczki, ja mogę wam je polecić, są super i bardzo się cieszę z takiego prezentu. Następną rzecz, którą dostałam, takie perfumki z Adidasa i słuchajcie, ja zawsze miałam kilka perfum z Adidasa, zawsze, ale takie zapachy sportowe bardziej, ten jest piękny, no, kurczę, nawet nie wiem, bo to jest taki mega kwiatowy zapach, dziewczęcy, delikatny, świeży i zakochałam się w tych perfumach i właśnie możecie zauważyć, już jestem na połowie niestety i one nazywają się Unlock. Więc jak ktoś jest zaciekawiony takim perfumem, to bardzo, bardzo wam polecam ten zapach, bo jest naprawdę super. I dostałam też Victoria's Secret, komplet taki, jeszcze trzymam wszystko tak ładnie zapakowane, żeby wam to pokazać. Victoria's Secret Bombshell i to jest, słuchajcie, mój... Wow, kocham ten zapach. I to są perfumy bardzo, bardzo, bardzo trwałe. I uwielbiam na przykład się psikać tymi perfumami na imprezę, dlatego że zawsze, za każdym razem... Wiecie jak to jest na imprezach? A może nie, może w Polsce jest inaczej. Więc mam wytłumaczyć na szybciola. Włosi, jak się widzą, to się całują w poli... A nie, Polacy też. Ale polecę troszkę chyba w innych sytuacjach bardziej. Mianowicie, jak ja na przykład podchodzę do grupy moich znajomych, jest 30 osób, to ja do każdego muszę podejść i dać 2 buziaczki, bo no, po prostu tak, tak się robi, tak mimo, no, nawet my co mamy 16 lat, tak się całujemy. I za każdym razem, jak jesteśmy na jakichś imprezach czy coś i mam te perfumy na sobie, to kto by nie poszedł, to były tak: o Boże, jakie piękne perfumy! I ja się zawsze super cieszę. I już raz dostałam takie perfumy, a tym razem dostałam komplet cały, gdzie mamy żel i balsam do kąpieli. I mamy 2 buteleczki,
średnią i malutką. Już oczywiście tą malutką będę sobie brała na przykład na jakieś podróże. Średnią już oczywiście rozpoczęłam, tylko teraz tak ładnie już tutaj zapakowałam, proszę bardzo. Kocham je i jak szukacie pięknych, dziewczęcych perfum, to te są cudowne. Dostałam kilka kosmetyków, mianowicie dostałam The Body Shop Tea Tree Anti-Imperfections Daily Solution i dostałam to dlatego, że jak byłam w Polsce w święta, to bardzo, bardzo polowałyśmy z Angeliką na te kosmetyki, bo to była nowa seria, która dopiero wyszła i no po prostu stworzona do młodej cery, do cery problematycznej i Angelika zapamiętała, że bardzo mi się spodobały te produkty, więc dostałam tym razem właśnie serum z tej właśnie serii. I bardzo, bardzo się cieszę, bo te kosmetyki naprawdę bardzo dobrze działają na taką właśnie młodą, problematyczną cerę. Następnie dostałam kilka kosmetyków z firmy Skatosu. Vibo, tak, no i dostałam tutaj taką piękną paletkę, która już nie mam opakowania niestety. Proszę bardzo, tak ona się prezentuje. I no i te rozświetlacze są wow, cudowne. Hej. A z tym mamy taki rozświetlacz, który no jest, powiem wam, cudowny, ale trudny do nakładania, bo to są praktycznie są brylanciki, dosłownie. Miałam ten rozświetlacz na Sylwestra i spójrzcie, wow. Tak on się prezentuje bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Eyeliner, on jest w mazaku, taki normalny, ale bardzo dobrze się z nim sprawdza. Mam teraz kreski narysowane i dwa rozświetlacze, Glow Wow i Glow Wow. Taki o. Tutaj mamy jeden, silver, tak, a tutaj mam gold oczywiście, jak silver to i gold musi być. Dostałam dwie paletki z Lovely, jedną teraz wyciągnęłam, bo mam ją w toaletce i za każdym razem ją używam na jakieś imprezy, bo jest cudowna i się w niej zakochałam. Powiem wam tylko jak się nazywa na początek, to jest Peachy Side Edition. Tak ona się prezentuje, ale Boże, spójrzcie na te kolory. Wow, 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 wow. Ja w tej paletce się dosłownie zakochałam, i bo ma takie piękne kolory, które pasują bardzo do brunetki właśnie. I jest idealna teraz na zimę, takie wow, piękne naprawdę, bardzo ładnie wyglądają. Ja mam też zielone oczy, więc no naprawdę bardzo ładnie to wygląda i za każdym razem używam tej paletki. A tutaj mam też taką podobną, tylko że Violet Field Edition i to już mamy takie bardziej ciekawe kolory, które na pewno jakąś okazję zawsze się przydadzą i są też piękne, bo te cienie są tak super napigmentowane, że wow. Mam jeszcze jeden produkt z Katosu, mam mianowicie matte lipstick, taką piękną szminkę, taki jest mega żywy kolor, proszę bardzo, tak ona się prezentuje. Bardzo ładna. Podkład z Benefitu Hello Happy, dostałam dwójeczkę. Bardzo lubię ten podkład, raz Luka u mnie zostawił swój i używałam jego, więc no super, bardzo się cieszę. Scrub z Hello Body Coco Kiss, który jest cudowny i super słodziutki. Więc to są kosmetyki, które dostałam właśnie od Luki i od Angeliki. Ostatnie trzy rzeczy, które mam od nich, to jest bluza. Bluza z Pinka, z Victoria's Secret. Normalna różowa bluza z napisem Pink, ale spójrzcie jaki ona ma kaptur. Mamy cały tutaj taki misio w środku i no naprawdę jest cudowna ta bluza. Mam przecudowną piżamkę, którą już pewnie widzieliście i u Angeliki, i na vlogu, i wszędzie. Ona jest z firmy Nubes, tak, Nubes. I mamy, i spójrzcie jaką ona ma, jakie ona ma te piękne rysunki. No po prostu taka piękna, świąteczna piżamka. Tutaj mamy dół, a tutaj mamy koszulę na górę. No jest przecudowna, bardzo ładnie zrobiona. Jest do tego też również opaska na oczy do spania. Teraz jej nie mam tutaj, ale... wiedzcie, że jest. I ostatnią już rzeczą to jest taki piękny sweterek zimowy, który teraz nawet by fajnie wyglądał do świątecznego filmu. Tak zrobiony, on jest z firmy Mosquito, jak się nie mylę, tak. No i jest super przecudowny. Miałam go 25, jak wyszłam... nie, miałam go na Wigilię. Jak wyszłam z moją koleżanką się spotkać, to miałam taki piękny sweterek. I każdy mówił, że...
przynosiła mu taką atmosferę super świąteczną, więc fajnie. Przeszłabym teraz do najlepsza koleżanka mojej mamy. Prezentowała mi trzy rzeczy, a mianowicie bluzeczkę z krótkim rękawem Adidasa, która jest super i... No wiadomo. No i z takich rzeczy każdy się ucieszy. A następnie mam piżamkę. Nie, nie trzy rzeczy, zobaczyłam tak, że więc dwie rzeczy. Piżamkę taką z krótkim rękawem z królikiem Baxterem. Nie pamiętam, jak on się nazywał. I tu jest napisane What's up, dog? I do tego mamy spodnie. Super słodkie. Od mojej koleżanki dostałam z firmy Wycon. Słuchajcie, musicie widzieć, że w klasie zrobiliśmy Secret Santa, tak? Tak to się mówi po polsku, znaczy po angielsku. Praktycznie każdy to by było... jest fajnie sobie zrobić taki fajny gest w klasie, bo my mamy super relacje w klasie. Ale oczywiście zrobić prezent dla 20 osób to jest troszkę trudne, więc zrobiliśmy Secret Santa i koleżanka miała mnie. Więc właśnie kupiła mi z firmy Wycon taką piękną, taki zestaw. Tak, szminka plus kredka i to jest właśnie to, co mam na ustach teraz. Tak to się prezentuje i zakochałam się, słuchajcie, w tej szmince. Jest cudowna i to jest kolor Self Control, a kredka Pink Brick. Bo oczywiście kredka jest lekko ciemniejsza. Tak to się prezentuje i... Wow. I już na koniec przeszłabym do prezentów od moich rodziców. I dostałam kilka rzeczy. W tym roku było naprawdę bardzo sympatycznie, dlatego że zawsze jest tak, że wiadomo, rodzicom się mówi, co się chce na święta. Ale ja już jestem w takim wieku, że tak naprawdę jakby mi nawet nic nie zrobili, to bym była szczęśliwa. Więc nawet nie miałam nic, bo jak coś chcę, to zbieram pieniądze i kupuję. Chciałam buty, sama sobie nazbieram i kupiłam. Chciałam laptopa, nazbieram i kupiłam. I to wszystko to, co chcę, to zawsze zbieram i kupuję. Więc w tym roku oni zrobili mi po prostu niespodziankę. Nie wiedziałam, co dostanę, dostałam super prezenty, więc pokażę wam je tutaj już. Piękną bluzeczkę, spójrzcie, jak ona jest piękna. Ona jest z weluru, tak, to się nazywa welur. Przypomniało mi się, że Angelika nie może dotykać takich materiałów. I ona ma tutaj takie piękne rękawy, takie push, o, takie coś jak to. To, takie coś jak to. Jest czarna, ma taki piękny, wykrojony dekolt. Ona jest z firmy Reserved, nie wiem jak to się czyta. No i piękna taka bluzeczka czarna. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. Białą taką bluzeczkę. Przepraszam, że ona jest tak wygnieciona, ale no nie miałam teraz czasu, żeby ją prostować. Prostować. Prasować. O Boże, mam jeszcze tutaj naklejone nawet metkę. Biała ma tutaj takie kuszyczki, tutaj falbankę. No i bardzo ładna jest, teraz na pewno brzydko wygląda, bo jest cała pognieciona, no ale jest naprawdę przepiękna. Leggings Adidasa, które mają jeszcze metkę, bo mam takie same, tylko że tutaj mi się troszkę zaczęły tutaj mi się logo, bo niby takie same, ale logo jest inne. Tutaj jest przyczepione, tam było wyszyte i troszkę zaczęły mi się zaciągać. Oczywiście jak to mama zaciąga się, to trzeba nowe kupić, bo już wstyd na mieście. I dostałam nowe leginsy Adidas, takie zwykłe, bardzo ładne. Dziękuję, mamusiu. I bluzę Fili szarą, piękną. I tutaj, słuchajcie, was zszokuję. Rozmiar L na dziale męskim. Bo bardzo chciałam taką ładną, bo ładną bluzę, bo taką, wiecie, fajną. Ale taką szeroką, gigantyczną, spójrzcie na ten rękaw. No jak ja tam daję rączkę tutaj, to tutaj wszystko wisi. I marzyła mi się taka gigantyczna bluza, w którą się opatulić zimą, iść do szkoły. I właśnie, więc chciałam L na dziale męskim. I mam taką gigantyczną bluzę, która mi dociera do kolan. Ale jest przepiękna. I bardzo się z niej cieszę. Z Pandory. Piękne, jeszcze tutaj pokażę. Charm. No nowy po prostu, nowy dodatek. I tutaj, i to jest właśnie serduszko. I ono ma brylancik różowy na środku i napis, tak pomalutku, córka napisany po angielsku. Teraz nie chcę tutaj czytać, bo będziecie później się śmiać, że źle może to wymawiam. Daughter.
chyba. Mam również tą bransoletkę Kidul, ta firmy, to jest włoska firma i to jest ta sama firma, jak dobrze śledzicie vlogi Luki i Angeliki, to jest ta sama firma, którą sprezentowaliśmy też Luce i Angelice. Ona jest bardzo popularna i każda dziewczyna, od zaczynając od 13 lat do 40, ma takie bransoletki. Każda, nie spotkać jednej bez Kidulta na ręce. I tutaj mamy właśnie takie, o piękne, mamy numer 13, koniczynkę, teraz mi jest trudno bardzo to pokazać, i napis live, i praktycznie 13, bo Kidult przychodzą w takim pudełeczku i jest zawsze napis do tego. I 13, czemu? Dlatego, że to jest numer, który przynosi nam szczęście, do tego jest koniczynka, więc no mama po prostu życzyła mi szczęścia. I ostatni prezent, z którego jestem zachwycona, i wiecie co to jest? Taki prezent, który ja bym sama może sama nie nazbierała na to, ale jak mam, to już się tak cieszę, i to jest zegarek Daniela Wellingtona, zegarek, który mi się marzy od lat. Taki o piękny, i już wam go pokażę. Nie chcę, żeby mi wypadł tutaj. On jest srebrny. No przepiękny, czekajcie, ja go nałożę, bo oczywiście go noszę codziennie, tylko teraz go zdjęłam do filmu i tak on się ładnie, elegancko prezentuje na ręce. Wow, spójrzcie jaki piękny. Tak on się, tak on wygląda, naprawdę przecudowny. Bardzo ładnie wygląda i cieszę się bardzo. I to już jest, kochani, wszystko. To są wszystkie prezenty, które dostałam w tym roku na święta. Jestem z wszystkich super zadowolona, są przepiękne i wszystkich już używam. I no, mam nadzieję, że wam też mam nadzieję, że wam też się podobają. Piszcie mi w komentarzach, które najbardziej. Piszcie też, co wy dostaliście na święta, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i co, zostawcie łapkę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.